Siemanko, siemanko widzowie, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Siema. O ile nas widać. Ekipa Pampersów. Dobrze to zamontowałem? Mam nadzieję, że nas widać. No, będzie widać. Dobra, jedziemy. Paletę trochę dalej. Będzie gitara. O kurczę, w plecy jestem trochę. No i będę miał z tego chwilać się. No to co, no to niech to teraz dzieli, nie? Tak, ja to od razu mu powiem. Człowieku, wzywałeś kurwa ludzi, żeby mnie zrzucili teren, bo chciałeś mi zabrać. Która wychodzi, że więcej jest moje, to doleję. Zobaczmy, że tak będzie. Ta powie, dobra, to dajmy sobie spokój i tak zostanie. Nie, prawie jasno. Teraz człowieku, wypierdalaj z tymi kurami, kurwa. Chciałeś wydymać Freda, to Fred wydymał ciebie. No teraz... właśnie, kurwa, nie tam jakieś pierdolenie, kurwa. Powiedz mu, policz wideo, kurwa. Pablo Escobar! No hej, no hej. No de mafia. Puczo. Oj, słoneczko jeszcze się przebiło, kurde. Co? Słoneczko jeszcze się przebiło. No jeszcze trochę da. Jeszcze trochę daje. To jest dobry znak. Tak, żeby nie wypłacić pieniądza. No, to na pewno. Każdy by chciał, ale to się tak nie da. No nie. Trzeba sobie panele zamontować. Kozę kupić i drewno palić. Patrz, ile palec tu mamy w pracy. No. No jest. Tak. Jak chcieliśmy palety, żeby tu podkładać, to nie chciał nas, ale żebym sobie do domu wziął, to chciał dać wszystkie. Ty, teraz to już było z tego zacinać, co? Teraz by było, no. Ta, bo po tych papersach jest palet od cholery, nie? No. No naprawdę dużo, nie? Ta. Teraz jakieś testy czytałem na przerwie. Awaria testy następnej. No i tak leci robota, zobaczcie, tyle zostało do końca. A tyle jest zrobione. To chyba dobrze poszło, nie? Zajebiście wreszcie. Na luzie robimy, a i tak szybko to idzie, nie? No, fajna pogoda dzisiaj. Robota szybko idzie w doborowym towarzystwie. Tak jest. A jak? Można porozmawiać. Ostatnie półtora tygodnia mańka. Się okazało, że jednak w czwartek będzie ostatni dzień, także jeszcze krócej robi. Jeszcze lepiej. W piątek bestia sobie wzięła wolne, no. Od busa zależy, no ja nic nie poradzę. No tak, no. Transport musi być. Ile godzin byś jechał? Kurde, to zależy jak będzie kierowca ludzi zbierał, nie? Ale tak plus minus 15 godzin pewnie. Okej, okay, a tak z ciekawości, jakie ceny teraz busa są takiej podróży? 110 euro. Za osobę w jedną stronę, tak, 110 euro. No i my mamy tak 1000. Ja pamiętam czasy, jak były po 60 euro busy, no. Nie? Wiesz co, jak przed pandemią i tak dalej, przed tym wszystkim, to 70 euro płaciłem. Okej. Okay. 110, no jeszcze nie ma tragedii, nie? No przy tych cenach, no nie ma tragedii, no nie ma wyjścia, wiesz. No. Jadąc pewnie swoim autem, to też kupę się na też, no. Zapłacić za paliwo, nie? Da. Benzyna poszła w górę. Ty zamówiłeś też busa wcześniej, jak ci co zamawiałem na ostatnią chwilę, to będą jeszcze więcej płacić przed świętami na przykład. Możliwe, to będzie jeszcze więcej, no. Nie? Możliwe, możliwe. No. No nie ma tragedii jeszcze takiej, wam powiem szczerze. No i dobrze, najważniejsze, że jesteś zadowolony, tak, że sezon się udał, zaliczyłeś kolejny sezon. No, powiem ci, że ten sezon zleciał, no, gadaliśmy nie raz o tym, nie, ale ten rok to masakra jakaś. No. Więc też tak dużo działo, nie, to tu chyba pozamykane wszystko. Ale nie, właśnie ten rok był taki spokojniejszy w sumie. Ale no, ale... Czekajcie, chwilę, czekajcie, ja pokażę tam jak chłopaki... Czekaj, O'Hara, jak wymieniają chłopaki te... O, linki, co wczoraj pokazywałem. W całej szklarni są wymieniane linki, zobaczcie, ile tam ich jest, 6? Tak, no. Widać? No, sześć. Czekajcie, widzowie, sorry za wstrząsy. O, widać, czekajcie. Widzicie, i całe żyłki wymieniają chłopaki. A my przygotowujemy szklarnię pod... Pod nowy sezon. Kurczę, ale namieszałem teraz. Czekaj, O'Hara, nie ruszaj się. O, jest. Ostrość. Z tym zoomem pieprzonym. Dobra, lecimy dalej. Tam już rozkłada. Ekipa rozkładająca. A
to już go nie będziesz karał. Bo tu jest ten turek, wiesz? Jak idziesz, to można niego nadepnąć i zrobić. A, to jest tur taki, a, o, weź tylko folię może. A ja wezmę kartonem, kartonem biten. Elo, elo. Dzięki wel, Paulo. Tak, tu mały boks idzie. Fajnie by się boksowało, nie? Mięciutkie to jest, to można poćwiczyć trochę. Nie, no, żartuję. Tyle palety nam zostało na jutro. Już jest czas, więc powoli zmykamy. A teraz odpowiedź, bo tam widziałem w komentarzu padło, dlaczego my tych wężyków od razu nie wkładamy z powrotem. Bo jak wiecie, moi drodzy, tutaj przychodzi jeszcze ta końcówka cała, ten kapilar cały. I wtedy on dopiero jest wsadzany. A teraz po prostu te kapilary się moczą w chlorze, żeby po prostu wybić wszystkie bakterie, zarazki z tamtego roku. I jak to wszystko będzie rozłożone, wtedy dostaniemy te Flintstony i będziemy sobie po tych szynach jeździć i po prostu na spokojnie już tylko te kapilary wkładać. System taki mamy, więc no nie jest źle. System nie... przyzmianowy, 8 godzin, ta, od 6 przyzmianowy... do 2, od 2 do 8. Tak, nie, od 8 do rana, nie? Taka trochę dłuższa szychta. Nie, do 10. Ale jest lżej, bo wtedy nikt cię nie widzi na szklarni. To wtedy, czy robisz, czy nie robisz, ale to za i tak jest wszystko płacą jedno. Więcej. Tak, za nocki płacą więcej, no. Zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, lecimy stąd. Ja. Kanuch? Rokę wyjdź, wyjdź. A heyday! Need my frapa. Great. Kajpa di la. A. Dzisiaj live. Dzisiaj właśnie. A ja. Darwasław, to moje wędnicze. Tak się... kapitalist! On ma jutro spotkanie. Okej, okay. To Thunderdog. Dobra, jak wam minął dzień, w porządku? Tak, zajebiście, no, trochę dłużej jak wczoraj, ale no... No i dobra, nara? Na razie, nie? Marcin? Trzymajcie się. Czekaj, tutaj prawa te publiczne, czy jak to się zamówi? Siemano. Dobra, na razie do jutra, nie? Trzymajcie się, no, no. Dobra, no zajebiście wygląda stary, no. Nie, no bo muszę do sklepu iść, wiesz. A, no, muszę tak. Trochę lepiej. Dobry wariat z siebie.